9 kwietnia 2022. Dalc Słowackiego zmienił się w sklep meblowy, bo to jest świetny biznes, jak widać. I Dalc Słowackiego sprzedaje krzesła i fotele. I jest tu dużo ludzi, którzy kupują sobie. I my też zamierzamy kupić krzesło. Musimy się dowiedzieć, jak to w ogóle działa i za ile, i zobaczymy, co się stanie. Także, a dzieje się to dlatego tak naprawdę, że w Teatrze Słowackiego będą robić remont i będą wymieniać wszystkie krzesła i wszystkie fotele i wszystko do siedzenia. No, także tak. Subskrypcję i łapkujcie kanał. Jesteśmy z panią, która pracuje w teatrze i która wie, o co tutaj chodzi. Więc o co tutaj chodzi? Generalnie zapraszamy na codniową aukcję. Każde krzesło można licytować, każde krzesło ma określoną cenę wyjściową. Natomiast widzowie, którzy przychodzą do teatru, mogą wybrać krzesło, które zdecydują się licytować, podają cenę, która przebija tą, która jest już na plakietce. Wtedy spisujemy dane kontaktowe, można wtedy sprawdzać w ciągu dnia, na ile ta cena się zmienia, ponieważ każdy, kto kolejny przychodzi, może tę cenę podbić. Najbardziej takie obowiązujące będą wtedy już ceny około godziny 14. O 14 zamykamy tę całą dniową licytację i ta cena, która będzie najwyższa na danym krześle, wygrywa i kontaktujemy się wtedy już z osobą, która może zakupić, wrócić i zapłacić, zakupić za swoje krzesło. I odbiór później tych krzeseł jest 9 maja dopiero. Tak, po 9, po 10 maja to będzie po ostatnich spektaklach na dużej scenie, kiedy już będziemy mogli spokojnie rozstać się z naszą starą widownią i czekać na nową. Okej, dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję. No. Przesłanie do czatki i powiem, jakie są ceny mniej więcej. Powiedz, że jest spisek. No, to że spisek nie wiadomo, nie? No to jest spoko krzesło, ale nie jest na sprzedaż. To w sumie też. Chodźmy może jeszcze na górę, spróbujmy się dostać. No, nie. Zobaczymy. Podczas naszego pobytu w teatrze udało się porozmawiać z pewnym panem, który prosił nas, żeby jego tożsamość pozostała anonimowa. Tak więc jest tutaj materiał z teatru na widele, a pan mówi ze zmodulowanym głosem. A nie wiem, no to by się musiał z teatru kogoś spytać. Ja myślę, że oni się nie znają po prostu na licytacjach, tylko się zdają na... No nie wiem, no... Nie. Ja myślę, że te czasy w Polsce nie miały żadnych takich ustawek na ustawie. A tam jest dziennikarz, że się mam komputerem pytanie, czy nie dał się tam skomentować tej ustawy. A my się już pytaliśmy jednej pani, co tu pracuje. To pani nie ma nic do zadać, co polega. My mówi, ale nie wiem, co mówi. Dlatego wie pan co, mówiłem, że bo ja w tamtych czasach żyłem i myślałem, że te czasy już minęły, a tutaj jest. A tylko zapytajcie krótkie pytanie jakieś sprawdzenie. Czy nie dało się skomplikować? Nie dotyka tu chyba, dlatego że ja już myślałem, że to czasy minęły. Ustawa.
To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Tak. Dokładnie. Chcieliśmy spytać o to, że niektóre krzesła mają już przylepione, sprzedane. Tak, niektóre krzesła były już wcześniej wykupione chociażby przez muzeum, które zbiera właśnie takie elementy, powiedzmy, historyczne do pokazania później na wystawie, dlatego niektóre są po prostu od razu wyłączone ze sprzedaży. No, niektóre wiem, że na przykład były od razu do wykupienia dzisiaj, ponieważ te krzesła, które są dodawane na zewnątrz, na korytarzach, one już nie wchodzą jakby w stałą część widowni, więc je możemy od razu wydać i upłynnić, natomiast te, które zostają tutaj, są troszeczkę trudniejsze, jeśli chodzi o sprzedaż. A jak ja bym chciał na przykład kupić tak krzesło, żeby też pani przylepiła sprzedane? Musimy się spotkać troszeczkę później. Aha, okej. Okay. Nie, bo widziałem, że tutaj też inny pan chodził i tak, miał też przy sobie już od razu te nalepki. Tak, ale on generalnie zajmuje się właśnie korytarzem, więc to są te krzesła, które już nie wracają na widownię. Ale to jest na zasadzie wtedy, że musiałbym po prostu podać jakąś cenę w stylu 10 tysięcy złotych za krzesło? I myślę, wtedy... że to wtedy musiała być troszeczkę większa cena niż na naklejce. Już? No. No, a więc, mili państwo, chyba zrobimy tak, że wrócimy tutaj koło drugiej, czyli wtedy, kiedy kończy się niby licytacja, podbijemy cenę o stówkę i kupimy krzesła w ten sposób. Bo na razie dużo się dzieje, jest zamieszanie i są nawet teorie spiskowe. Także wrócimy tu później i zrobimy sprawozdanie, co się dzieje. Do zobaczenia za parę godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tato Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Teraz nie musisz znać odpowiedzi na nie. Wybierz Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nieprzypadkowo Herbapekt jest tak często wybieranym syropem na kaszel. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Dzieciaki. Ile dzieci państwo mają? Synek! To ważne, żeby dbać o tradycję, kulturę i sztukę. Zaczyna się. Dlatego bycie mecenasem obecnego od lat w waszych domach, teatru, telewizji to dla nas zaszczyt. PGNiG. Mecenas teatru, telewizji. No, przyszliśmy tam przed drugą miast, czyli przed końcem licytacji i chcemy znaleźć sobie jakąś lożę, żeby kupić krzesła. Także tu jest zajęte. Zajęte. Tu jest zajęte. Tu jest zajęte. Tu jest zajęte.
O! 1000. 700. 700? 700. No. Za wysokie. Za wysokie 700, za niskie 500. No dobrze, nadal było 2000 za wysokie. Tak? No. Tu jest 1000, a tu jest 700. To co? Siadamy? Czy to za małe? Za to 500, a za to 500. A to jest dupnięte. Ty? To są chyba normalne. Dobra, to stopuj ten i... O, hej. Siedzę właśnie na krześle, które zamierzam licytować. Więc zobaczymy, może się uda je kupić. No i cała akcja dobiega już końca po trochu. Więc zobaczymy. Ale fajnie, bo przynajmniej pozwiedzany Teatr Słowackiego. Także ładne miejsce. O. No i właśnie tak. Ludzie chodzą, licytują, kupują. Zamieszanie. Dużo się dzieje. Wspaniała inicjatywa 2 na 10. No, także cześć. Koniec licytacji. Byliśmy niestety na trzecim piętrze i pan z wąsem powiedział, że już nie ma tak, że sprzedają, bo koniec. On powiedział, że zarządza koniec sprzedaży. Mimo tego, że pani na dole w głównej sali ze sceny mówiła, że ci, co stoją jeszcze w kolejce, bo zostaną obsłużeni. Ale niestety pan z wąsem z trzeciego piętra powiedział, że to nie jest prawda, bo on zarządził, że koniec licytacji. Także ludzie są przeszczęśliwi tam w tej kolejce. A ja jestem szczęśliwy, bo zaoszczędziłem dużo pieniędzy. Także mogę iść teraz na piwo za te pieniądze i będę miał zero tego, no regrets. Co i wam polecam. Także nie ma sensu chodzić po teatrach, kupować rzeczy, bo tak to jest, jak artyści się biorą za zarabianie pieniędzy. Nie da się. No. Koniec. Koniec. Cześć. Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila polygon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #polygontv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć. Bez, 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 H2O owoc, woda i sol. Bez, 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 bez. Tymbark H2 owoc. Bez dodatku cukru, bez porównania.